Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, kontynuujemy nasze odcinki z lochów i dzisiaj tak naprawdę no nie będziemy za bardzo tutaj tornada ruszać, mimo że pewnie byśmy mogli, no bo jak widzicie no miejsca niestety nie ma za wiele, głównie tutaj mamy jakieś epiki, które spuścimy sobie w kiblu, codziennie spuszczamy w zasadzie po jednym, no i tutaj mamy też parę itemków do wiedźmy, ale akurat dzisiaj żadnego z tych itemków wiedźma nie chce, tutaj jak widzicie 6 milionów 10, no i tu generalnie reszta za dyszkę, także to będziemy musieli odpuścić, ale mimo wszystko będziemy mogli sobie pokonać, spróbować pokonać Esteros, bo wiem, że już będę mógł go powoli zamykać. Chciałem zrobić tak, żeby tutaj, jeżeli chodzi o tą wodę, w miarę tutaj się zmieścić tak, że dokarmię tego Hydrowira na poziom 200 i od razu będę leciał w Poseidonga, żeby to mi się tak fajnie zgrało, no i będziemy dzisiaj próbować coś takiego zrobić. Na tego maga, jak ostatnio widzieliście pewnie odcinek z symulatora lochów, już mi pokazywał, że jakieś tam szanse mam. Od tamtej pory się wzmocniłem, dlatego że zacząłem już sobie kopać kamyki z 20 kopalni. Jak widzicie tutaj w broni mam 510, tu mam 504, tutaj dokładnie mam 507, no resztę jeszcze nie wymienione, ale powoli, powoli sobie będziemy wymieniać. Niestety strasznego miałem pecha, jeżeli chodzi o dropienie jaja z kopalni właśnie 20, jeżeli chodzi tutaj o ziemię. No bo powiem wam, że nie liczyłem dokładnie, ale około 15 kopań zajęło mi, żeby to jajo wydropić, także no bardzo dużo, nie? Co za tym idzie, bardzo dużo też surowcy na to straciłem, no i teraz mi zostało zaledwie 84 tysiące kamienia, dlatego też nic póki co nie kopę, dzisiaj też już zrobiłem kostki, bo w ogóle dzisiaj dopiero mi to jajo wyleciało. Dzisiaj jest środa, prawdopodobnie ten odcinek dostaniecie w czwartek, bo chcę go sobie nagrać tak delikatnie na zapas, no ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Także no dzisiaj dosłownie z ostatniego kopania mi to jajo wypadło, już tutaj przestałem karmić tego szczerbuna, od paru dni czekałem, aż ten tricek nam wypadnie, no ale grunt, że się udało. Kto był na streamkach przez ostatnie kilka dni, ten wie, że codziennie po parę razy kopałem, no i codziennie nie wychodziło, no aż w końcu dzisiaj się udało. Teraz sobie będę leciał akademię do 20, no i później chyba dalej tą kopalnię, nie? W międzyczasie to z tej kopalni postaram się chociaż sobie tylko gemy powymieniać, żeby mieć powiedzmy świeższe, no zawsze to mniej więcej 100 na gemie, zawsze to na plus statystyk, no i tyle, tak to wygląda. Dobra, zmieniamy sobie maskę tutaj na kota i przede wszystkim zaczynamy portal do piekieł. Tu mamy wojownika, raczej go jeszcze nie pokonamy, no ale myślę, że już powoli będziemy się ku temu zbliżać. Tak jak mówię, no to jest wojownik, to tutaj zwiadowca, maska zwiadowcy jak najbardziej jest ok, no bo te uniki mogą faktycznie zdziałać cuda, no ale zobaczymy. Co więcej, no to w sumie może pominiemy. Mamy też już 23 tysiące inteligencji przeskoczone, dlatego że jak sami pewnie wiecie, dobra, to już skipniemy, jak sami pewnie wiecie, no ten pupil z ziemi był jednak dla nas dość ważny w porównaniu tam do innych klas, no bo dawał nam inteligencję, więc tak to po prostu wyglądało. Dobra, no próbujemy tego złowrogiego gnoma, później jest bodajże wojownik, no i ostatni to jest zwiadowca. Z 20 dużego problemu w teorii być nie powinno, natomiast z tym gnomem i z tym wojownikiem myślę, że problemy będziemy mieć, no ale mówię, no tutaj dzisiejszy odcinek tak naprawdę tylko i wyłącznie skupiam się, żeby głównie ten Esteros pokonać. No jeżeli by nam padł szybko, to może jeszcze popróbujemy jakieś inne lochy, no ale tutaj, tak jak mówię, skupiamy się tak naprawdę tylko i wyłącznie na tym. Odkąd wpisywałem statystyki do kalkulatora, no to sami widzicie, że troszeczkę jeszcze nam podrosły, więc zawsze to delikatnie na plus, no i zobaczymy, czy po prostu się faktycznie uda, czy jednak niestety nam nie siądzie ten mag. No póki co tutaj żadnych takich bliższych prób, można powiedzieć, nie ma, z tego co widzę, no ale zobaczymy, nie? No tutaj musi siąść naprawdę idealna próba. Broń mamy bardzo fajną, bardzo duży rozrzut, na ostatnim epiku sobie zmieniliśmy, także no jest na to szansa, żeby go pokonać, nie? Jest na to szansa, no i zobaczymy. Może nam faktycznie siądzie, przynajmniej mam taką nadzieję. I tak to wygląda. No dlaczego ten filmik się, że tak powiem, pojawi z jednodniowym opóźnieniem? No bo dzisiaj chyba jeszcze, czyli w środę, będę to informacje o eventach, no i będę chciał te informacje o eventach nagrać i wam wrzucić. Może już to jest na kanale, może nie ma. A w czwartek nie będę miał w ogóle czasu na nagranie filmu, więc dzięki temu sobie wrzucę ten film i taki, można powiedzieć, ciąg wrzucania, nazwijmy to, sobie podtrzymamy. Także tak to wygląda. No i co? Nowy serwer, bardzo dużo osób pyta o ten nowy serwer. Powiem wam, że nie wiem, straszny się robi śmietnik w komentarzach. Ja się zaczynam zastanawiać, czy w ogóle nie zacząć, nie wiem, ukrywać tych komentarzy. O, zobaczcie, bardzo szybko nam padło. Mamy jakąś maskę, która nam daje plus 15, na razie ją zostawimy. Ona w sumie by mogła być niezła do wiedźmy, także, bo 6 milionów zawsze na plus, także sobie ją wrzucimy tutaj. No i co? I zapiszemy tego złowrogiego gnoma i od razu sobie go weźmiemy
Obejrzymy, nie? No zobaczcie, jak to wygląda. On tutaj same zwykłe hity, my tutaj same krytyki. Cyk, no i 26, prawie 27 milionów krytyk. Ledwo, bo ledwo, ale udało się go pokonać. Także w sumie nie było to takie trudne, nie? Jakby się mogło wydawać. Okej, no i teraz mamy wojownika, to jest obrońca. Bardzo trudny wojownik. No ale zobaczymy, czy generalnie uda się coś mu zrobić, czy też jakby na nim się zatrzymamy. Jakby jakaś, myślę, że taka, powiedzmy, magia uników siadła, to i jego byśmy pokonali. Niepalna to jest zwiadowca, z niepalną by było chyba o wiele prościej aniżeli z tym wojownikiem, no i ten Esteros udałoby nam się zamknąć. No próbujemy, mamy na to dużo prób, tak jak mówię, dzisiaj się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, także zobaczymy. Wracając do tego serwera, masa osób pyta w komentarzach, nie rozumiem was, ja już kiedyś nagrywałem o tym film i jakby już bardziej to podchodzi pod takie memowanie, pod śmieszkowanie i tak dalej, aniżeli pod traktowanie tych komentarzy na serio, ale pod każdym dosłownie odcinkiem masa osób pisze, kiedy nowy serwer polski, kiedy nowy serwer międzynarodowy. No nie wiem, no jakbym o tym wiedział, to bym nagrał film, jakbym znał konkretną datę tego serwera, zawsze tak robię, zawsze was o tym informuję, jeżeli się dowiem o jakimś serwerze, nawet jak nagrywam zwykły odcinek i jest jakiś serwer międzynarodowy, gdzie nie planuję grać, bo zazwyczaj jak planuję grać na jakimś nowym serwerze, to powstaje o tym osobny film, a jeżeli wiem, że na przykład, nie wiem, w następny weekend, w następnym tygodniu, w następny piątek wychodzi na przykład serwer międzynarodowy, to gdzieś tam w filmie, kurde, jak szybko padło, 378 level, chyba mi nie da dokończyć. To gdzieś tam w filmie zawsze o tym mówię, nie? Poczekajcie, tutaj, a nie, w ogóle to tą maskę, to my byśmy mogli zobaczyć, nie ma sensu w ogóle podmieniać, natomiast tutaj to jest na inteligencję, plus 17, no to też i za 10 tych, no to chyba też nie ma sensu, zostawimy sobie do wiedźmy. Dobra, zobaczymy, jak ta walka nam przebiegała, tutaj sobie lecimy cyk, obrońca, no i puścimy tą walkę, żeby zobaczyć. No powiem wam, że dość łatwo to idzie z tego, co widzę, także jak najbardziej na plus. Więc tak jak mówię, jeżeli jest taki serwer międzynarodowy, na którym ja nie planuję grać, to zawsze wam gdzieś tam przy okazji na odcinku powiem. Natomiast teraz nic nie mówię, nie jestem żadnym wróżbitą. Na streamkach za to nawet banuję, bo jakby, o kurde, nie powiedziałem, żebyście zostawili kciuka w górę. No to możecie teraz zostawić, jest 7 minuta, to już mało kto ogląda. Ale jeżeli oglądacie, to możecie strzelić kciuka w górę i możecie wbijać na Twitcha na streamki. Dzisiaj, jeżeli to oglądacie w czwartek, to najprawdopodobniej na Twitchu jest streamek od 19. Także też możecie wbić. Także tak jak mówię, no ja nie jestem żadnym czarodziejem, żadnym wróżbitą bardziej, nie czarodziejem. Już też kiedyś o tym, też się pomyliłem kiedyś. Żeby przewidywać, kiedy jest ten nowy serwer i tak dalej. Dużo osób myśli, nie widziałem w ogóle, jak ta walka przebiegała, chyba nie było jakoś tam bardzo dużo uników. Dużo osób myśli, że jakby tam jaka bliska próba, no zobaczcie, no to jest kwestia paru grzybów, że ja jako tam delikatnie związany z Playą, coś w tym stylu, wiecie o co chodzi, że ja mam takie informacje znacznie wcześniej, nie, to nie jest prawda, ja takie informacje może kilka dni maksymalnie wcześniej mam, ale też nie zawsze, więc jakby no ewentualnie jak sam zapytam, to może się tam czegoś dowiem, ale zazwyczaj nie pytam, bo mnie to po prostu nie interesuje. No i zobaczcie, jest teraz zamknięty w dosłownie chyba jakieś 300 grzybów, no coś pięknego, dobra, zapisujemy sobie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale kończąc, po prostu, no jeżeli nie ma o tym filmu, jeżeli ja o tym nigdzie nie mówię, to nie wiem, kiedy będzie nowy serwer, nie wiem, po co pytacie, skoro jeszcze w ogóle nie ma nawet oficjalnych informacji na Instagramie, na Facebooku, na forum, po prostu gry, no to nie wiem, skąd osoby mogłyby, nie wiem, po co w ogóle pytają, nie? Skąd ma ktokolwiek wywróżyć, kiedy ten nowy serwer będzie? No tu zobaczcie, uniki jeszcze ładnie, ładne zakończenie z tą niepalną. No i dobra, i tak naprawdę udało nam się bardzo szybko to zrobić. Mamy kolejną rzecz za dyszkę. No widzicie, tutaj z tym miejscem są problemy, ale zobaczymy, czy coś jeszcze jesteśmy w stanie pokonać. Także jest teraz zamknięty i już dzisiaj będę sobie mógł zawki złapać tutaj tego peta i będziemy mogli go od razu karmić. Także jak najbardziej jest git. No myślałem, że się będziemy z tym dłużej męczyć. Tutaj mamy maga, to z nim będzie problem. Tutaj mamy paszczę Taurona, to jest wojownik. Może delikatnie poklikamy, zobaczymy, czy coś się uda tutaj. No mówię, tornada nie chcę ruszać, bo to tornado to jest jednak coś, co mi da od razu masę itemków, więc jakby no ja tak na to nie mam miejsca, ale inne lochy delikatnie możemy popróbować. Także tak jak mówię, no jeżeli będę wiedział, nagram o tym odcinek, poinformuję was o tym, nie wiem, wrzucę gdzieś tam do siebie na Discorda i tak dalej, i tak dalej. Na następnym międzynarodowym planuję serię free to play ze zwiadowcy na streamki, co już też mówiłem wielokrotnie, więc jakby tym bardziej będę o tym informował, bo będę na nim po prostu zaczynał. Na następnym polskim nie wiem, czy będę grał, czy nie będę, nie mam pojęcia, ja raczej bym nie chciał grać, ale może będę grał, no nie wiadomo jeszcze, też nie chcę jakby mówić zawczasu, więc no co?
Jeżeli będę wiedział, to po prostu o tym poinformuję. Także no, tak jak mówię, nie wiem po co, zwłaszcza, że międzynarodowe serwery wychodzą bardzo często, a przeważnie jest tak, że wychodzi serwer i po 2 tygodniach już są pytania, kiedy nowy serwer międzynarodowy. Polski serwer, ten S39, też wbrew pozorom nie jest jakiś tam bardzo stary. Kiedyś między S34 a S35 była różnica tam chyba 2 lat między S34 a S35, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej. No i jakoś nie było problemu i jakoś nikt nie spamował pytaniami i tak dalej, nikt na to nie czekał, a teraz jak przez 3 miesiące nie wychodzi nowy serwer krajowy, to zaraz się zaczyna spam pytaniami i tak dalej, nie mam pojęcia. Wiem, że to, że o tym mówię i tak dalej, to tak naprawdę nic nie zmieni. Wiecie co, tutaj mamy berserka, tutaj może jakąś szansę upatrzymy, jeżeli faktycznie jakąś tam fajną ilość uników zrobimy, to można troszkę popróbować. W każdym razie, no tak jak mówię, no nie mam pojęcia, pewnie ten film nic nie zmieni, bo i tak te pytania będą cały czas, ale nie wiem po co pod moimi filmami ludzie spamują, no bo to jednak utrudnia, no na załóżmy, nie wiem, 20 komentarzy, już 5 to jest kiedy nowy serwer, także słabo. Może będziemy coś myśleć, żeby takie komentarze ukrywać czy coś, jak tam na streamie ktoś przychodzi i pyta, to ja raczej z tego śmieszkuję, jak spamuję, to timeoutuję, także zobaczymy, nie, ale to już jest męczące, nudne. Jeżeli będzie nowy serwer, będzie taka informacja, to będę o tym informował, zawsze o tym informuję, zawsze tak robię. No przeważnie to pytają dzieciaki, nie, przeważnie jednak pytają dzieciaki i przeważnie jest tak, że te osoby, które tak spamują tym pytaniem, zaczynają grać na nowym serwerze, mija miesiąc i one już kończą i chcą iść na następny. No ale co zrobić, nie? Także po prostu tutaj kończąc ten mój wywód, apeluję, abyście tak nie robili, bo to jest, wydaje mi się, że dość słabe, żeby tak spamować. Sprawdzajcie sobie, nie wiem, jak tacy jesteście ciekawi, sprawdzajcie sobie Facebooka Szejksa codziennie, sprawdzajcie sobie forum codziennie. Informacje są przeważnie o godzinie 16, więc możecie sobie załóżmy o 17 wbić na te sociale i wtedy się dowiecie, czy może jakiś serwer startuje, czy może jednak nie. Chcecie, to czekajcie na mój film. Mój film pewnie też się pojawi, jeżeli będzie nowy serwer. Także no, tak to po prostu wygląda, ale nie spamujcie tym dosłownie wszędzie. No i tyle. I taki mój wywód, taki mój apel i tak mało kto o tym tego posłucha. Ja już bardziej tak jak mówię, te komentarze traktuję w formie takiego mema i bardziej sobie z tego śmieszkuję, aniżeli biorę to na serio. No ale no cóż, no będzie trzeba taki film chyba nagrywać średnio co 3 miesiące, żeby to się tam delikatnie, można powiedzieć, uspokoiło. Dobra, powiedzmy jeszcze 10 grzybków na tego Surtra. No i raczej z nim nie wygramy, raczej tu już może być problem, jeżeli o to chodzi. Okej, czyli tak, tutaj mamy Hemoridor nie do ruszenia, tradycją nie do ruszenia, tego maga tym bardziej, bo tu w ogóle 2 magów, tak? No to jest ten Voldemort, on tutaj już niedługo będzie do zrobienia, ale chyba to jest jeszcze za wcześnie, żeby go zamknąć w tym momencie, także w ogóle nie ma co go tu próbować. Natomiast na górze Olimp mamy Aresa. Ares to jest wojownik, ale też chyba jeszcze jest zbyt dużym klocem. Przynajmniej tak mi się wydaje, żebyśmy go w tym momencie mogli zrobić. Chociaż tutaj z 600 milionów... okej, nieważne. To jednak nie jest takim dużym klocem, dobra. No i mamy znowu zadyszkę tutaj, pierścionek, kurde, już nie mamy miejsca. Ta maska też jest zadyszkę. No i co? I czy my musimy tutaj coś sprzedać? Poczekajcie, może akurat się tak trafi, że jakiś coś będzie po prostu dawało dużo naszym tym, poczekajcie sekundkę, naszym pachołkom, nie? To wtedy byśmy podmienili, no a tutaj bronie nie. Jeżeli chodzi o te rękawice, o, te dają 26, ale zabierają 1000 pancerza, to jest na plus. No taka lipa trochę, nie lipa. Dobra, może wrzucimy do kibelka, mimo że już mamy dzisiaj tu coś wrzucone, i może akurat damy, no tu minus 3, dobra, to rozmontujemy to. O, wpadło nam osiągnięcie, ukończę Steros, to akurat git. I może sobie to, no trudno, trochę epików zmarnujemy, powiedzmy, które miały być do kibla, no ale nieważne, no może tam się jakoś to cofnie. No i tu mamy plus 15, minus 64, ale też nie będziemy za bardzo tego, nie, no, nawet nie zmieniam wyglądu, niech już po prostu będzie, byleby troszeczkę sobie miejsca zrobić. No jednak wolę te itemki na golda, aniżeli te epiki, bo epiki zawsze tam jeszcze jakoś wpadną po drodze, jak widzicie mamy ich jeszcze dużo, tutaj na stojaku mamy, także dlatego tak robię. Dobra, z tym Aresem możemy walkę obejrzeć. Tu już mam w ogóle bardzo dużo tych walk zapisanych. Będę musiał troszeczkę sobie zrobić miejsca. No ale dobra, no zobaczymy, jak to pójdzie. Fajnie, fajnie. Zawsze to jakiś progresik. No ostatnio tą
Rózgę zmieniliśmy, więc da nam bardzo dużo tych statystyk. Oprócz tego tak naprawdę tornado. W tornadzie wydaje mi się, że przynajmniej z 50 przeciwników bym zrobił, jak nie lepiej w tym momencie, no ale niestety no tutaj z tym miejscem, jak sami widzicie, jest dość duży problem. Jeszcze z każdego lochu nam drogie itemki dropią, to już w ogóle słabo. No musimy czekać na wiedźmę, jeżeli będzie chciała od nas oczywiście te itemki, ewentualnie musimy poczekać, jeżeli będzie ten event wiedźmowy, powiedzmy, to wtedy to tornado na tym druidzie tak samo sobie pociśniemy, jak i na łowcy planujemy, no ale to się zobaczy. No strasznie liczę, że to będzie, ja to nagrałem w środę tak dość wcześnie, więc jeszcze nie wiem, jakie będą eventy w ten weekend, no ale strasznie liczę, że będzie coś takiego, no bo na pewno nam to pomoże. Dobra, no tutaj uników bardzo dużo, może ktoś napisać w komentarzu, jak mu się chce policzyć i napisać, ile zrobiliśmy, bo ja tutaj się bardziej skupiam na gadaniu, natomiast no sami zobaczcie, tu jeszcze unik, mostek krytyki, no i Aresa udało się pokonać, prawie 300 milionów expa, więc to już można powiedzieć, że się w miarę opłacało. No i co, teraz mamy Posejdona, Posejdon to jest zwiadowca, no ale z nim to już tutaj tym bardziej jest blok na dłużej, dobra. Lecimy dalej, co my tu jeszcze możemy kliknąć, tak jak mówię, no z 50 może przesadziłem, ale z 40 to na pewno tych tornad by poszło. Tutaj mamy jakiegoś króla, król to jest 370 level, z tego co widzę to jest mag, może się go uda ubić. No mówię, pachołkom też bronię zmieniałem, więc wydaje mi się, że też powinno to pomóc, no ale zobaczymy, troszkę tutaj też na niego wydamy. To jest chyba jak jeden z niewielu celów, jaki jest w miarę, powiedzmy, osiągalny, jeżeli chodzi o tą strefę mroku. W tym momencie raczej tutaj więcej nie zrobimy, no ale wszystko się może zdarzyć, jak to mówią. No to jest mag, więc tutaj jakieś krytyki ze strony naszych wszystkich pachołków powinny siąść. Tam widziałem jakąś próbę 25 milionów ze 126. No ale co zrobić? No w tym momencie, jak sami widzicie, no zobaczymy, no powiedzmy, że jeszcze jest 80 grzybów na niego, no jeżeli nie padnie, to, to lecimy dalej. No te pachołki moje też nie mają jakichś tam super itemków, dlatego ja też chcę im troszkę powymieniać, jak tutaj wrzucam do tego kibla, ale też sporo mają wymienionych i tak wiecie, ciężko ustrzelić akurat ten item, który by im dał faktycznie sporo. Wydaje mi się, że gabinet magii moglibyśmy im powymieniać, że to już jakoś można powiedzieć dawno nie było ruszane, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam będzie. No git, w sumie cel na odcinek dzisiaj, który założyliśmy, został zrealizowany, jak najbardziej na plus. Petka sobie od razu złapę z tego Esterosu, także już będzie git. Możemy w sumie jeszcze walki pupili na koniec odcinka zrobić, bo dzisiaj, tak jak mówię, czyli w środę streamka nie ma. W czwartek będzie, wy to oglądacie w czwartek, jeszcze tutaj poprawię, bo nie każdy może zajarzyć. Ja to nagrałem w środę, więc w środę prawdopodobnie streama nie będzie, także możemy sobie w sumie na odcinku zrobić te walki. Dobra, już tutaj w ogóle przesadziłem, no ale nie ma co. Golden Gampi to jest mag, ale też tutaj z nim będzie ciężko, także go olewamy. Góry o nim nie ruszymy. Kapelusz gadki, no jeszcze za wcześnie, no tam było co prawda pół HP mu zbiliśmy. Ale jeszcze nie ma sensu, jeszcze raczej tutaj będzie problem. 13 piętro, mamy tego piekielnego Petera, to jest wojownik, ale chyba też jeszcze niestety na nas za wcześnie, żebyśmy go mogli pokonać. No ale i tak, no zrobiliśmy już dzisiaj to, co chcieliśmy zrobić. Teraz można powiedzieć takie delikatne dogrywanko, no i tak naprawdę dzisiaj na tyle. No jestem zadowolony, nie? Jestem zadowolony. No bo tak jak mówię, no wszystko co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Także tak, no wracając jeszcze do tego tematu serwerów, no pewnie już wszyscy powinni się zorientować, kto ma tam jakiś zalążek IQ, powiedzmy, że od serwera 35 polskiego serwery wychodzą średnio co pół roku. Serwery wychodzą polskie oczywiście, mam tutaj na myśli krajowe, wychodzą praktycznie, przeważnie na wiosnę, jest to tak mniej więcej przełom marca i kwietnia, no i wychodzą też na jesień, jest to przełom tak września, października, no i w tych okolicach mniej więcej można tych serwerów się spodziewać. A jak będzie faktycznie, może jednak znowu postanowią, że nie opłaca im się krajówek robić i jakby znowu będzie trzeba czekać 2 lata, tak jak między S34 a S35, to w ogóle nie ma sensu tego klikać, nie wiadomo, nikt tego nie wie, także no po prostu trzeba czekać na informacje. Jeżeli chodzi o serwery międzynarodowe, no to mniej więcej co miesiąc wychodzą, plus minus oczywiście, czasem co półtora miesiąca, w sensie czasem jest przerwa półtora miesiąca, do dwóch chyba nigdy nie dobija raczej, chociaż może tam, może kiedyś dobiło, ale nie jestem pewien, raczej generalnie nie bardzo, więc po prostu tak to wygląda. Także trzeba czekać. No teraz ten serwer międzynarodowy już chyba jakiś czas nie wychodzi, już chyba niedługo będzie miesiąc, chociaż ja tam bardzo nie śledzę. W każdym razie, no nie wiem,
jak teraz będą musieli coś kombinować. Chyba chcą poczekać, aż wszystkie eventy zostaną opublikowane i dopiero wtedy dadzą nam informację, jak w ogóle, z jakimi eventami serwer będzie startował. I dopiero ewentualnie wtedy go wypuszczą. No ale to jeszcze zobaczymy, trzeba czekać. Dobra, to by było na tyle. Tak jak mówię, no cel na odcinek został zrealizowany, bardzo jestem zadowolony. Pupilka sobie tu złapę. Mogę w sumie przy was nakarmić i już tutaj zrobić te walki. No to jest jeszcze jedyny serwer, na którym ja faktycznie się staram, żeby te walki były jakoś robione z głową. No bo jednak tutaj ranking jeszcze jakoś trzymamy, można by powiedzieć. Natomiast no podejrzewam, że jeszcze około miesiąc i już zacznie się RNG. Jak już tutaj inni ludzie dokarmią te ostatnie pety na poziom wyższy, nawet nie 200, tylko powiedzmy wyższy, no to już zaczną się robić problemy, już zaczną nas cisnąć, mimo że tam będą mieli dość dużą stratę w jedzonkach. No ale niestety tak to działa, więc póki co jeszcze się staram, a potem już przechodzę na tryb od lewej do prawej, tak jak w sumie w tym momencie na każdym innym koncie robię od lewej do prawej, albo się uda, albo się nie uda. Dobra, tu w sumie było ryzykowne, ale udało nam się. Co my teraz możemy? Spróbujemy wodą, bo to jest dość prosty przeciwnik i czy naprawdę temu zostało 148, czy to był jakiś błąd? Tu już nie możemy nakarmić, ale możemy to sobie zobaczyć. W sumie nie wiem, po co to zapisywałem, czekajcie. Dobra, zrobimy tak. Wydaje mi się, że to był błąd wizualny, bo raczej wątpię, żeby tak to wyglądało. Tu sobie poszedł w ogóle w Rybzora. Tutaj szlałowąż rozwalił tego, no i mamy Omnibooma. Okej, okay, no nie, no to był błąd wizualny. Okej, okay, już się bałem, że Jadun 36 hydrowirowi prawie 200 zrobił taki oro. No ale dobra, tutaj możemy w sumie ogniem zaatakować, bo jednak ogień to jest wojownik na końcu. No i w tym momencie możemy mrokiem, bo mrok mamy dość mocny, jakby nie było, dokładnie. Udało się, ale już widzicie, już te pety zabierają dość dużo tym naszym ostatnim, nie? Mimo że tam różnica poziomów jest dość spora. No ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Dużo dzisiaj zrobiliśmy, zmieniamy z powrotem na maskę wojownika. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, wbijaj się na Twitcha, bo jeżeli oglądacie to w czwartek, to prawdopodobnie dzisiaj jest streamek, można powiedzieć, że urodzinowy, chociaż nie przygotowywałem nic specjalnego, ale dzisiaj mam urodzinki, także tak jak mówię, będzie taki delikatny urodzinowy streamek. Wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć o innych filmach. Na Twitchu oczywiście followka też możecie, jeżeli akurat w dany dzień nie ma streamka, a jeżeli odpalę, to będziecie mieć powiadomienie, że odpaliłem. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!